Jakiś czas temu w mojej okolicy, a jestem z Gdańska, otworzyła się piekarnia francuska. Piekarnia była i jest prowadzona przez dwóch Francuzów. Skuszone ich komunikacją oraz napędzane pewnymi przekonaniami na temat tego francuskiego pachnącego pieczywa, tych francuskich bagietów, tych francuskich rogalików, postanowiłem sobie sprawić tą przyjemność i rozsmakować się we francuskich wyrobach piekarniczych. No akurat tak się składa też, że piekarnię mijam zawsze, gdy jadę do pracy. No więc pojechałem pełen oczekiwań. Spodziewałem się na przykład, że w francuskiej piekarni prowadzonej przez Francuzów będzie bardzo francusko, cokolwiek to znaczy. No, znaczyło w tamtym czasie dla mnie to tyle, że myślałem, że ktoś mnie przywita takim radosnym bonjour, albo może potraktuje mnie nieco arogancko, jak to robią francuscy kelnerzy. No, innymi słowy, będzie jakoś francusko, będzie jakoś. Niestety okazało się, że moje doświadczenie było i jest, bo byłem tam kilka razy, co jakiś czas sprawdzając, coś się zmieniło, było niezbyt pozytywne. To pierwsze doświadczenie nie było pozytywne. Nikt mnie nie przywitał, wbrew moim oczekiwaniom. I co więcej, nikt mnie niczego w tym miejscu nie nauczył, ani nic mi nie wyjaśnił. Wszedłem i cisza. Zacząłem przyglądać się smakowicie wyglądającym wypiekom, których nazwy były po francusku, a ja nie znam języka francuskiego, więc nie byłem w stanie ich wymówić. Co więcej, na opisy tych produktów też zawierały francuskie słowa. I teraz, żeby kupić cokolwiek w tej piekarni, to jedyne, co mogłem zrobić, to wskazać palcem, że chcę o to albo to, bo wygląda mi to smakowicie, ale nie do końca oczywiście wiedziałem, co to jest, co jest w środku, jak to się nazywa, bo tej nazwy nie byłem w stanie wymówić, a nikt mnie nie nauczył, co ja właśnie wybrałem. A wiesz co? Też mało kto w ogóle wie, jak się ta piekarnia nazywa. Ja regularnie badam, jak rozmawiam o tym case'ie z różnymi grupami, po prostu z różnych warsztatów czy ze studentami, pytam, kto jest z Gdańska, pytam, kto wie, gdzie jest garnizon w Gdańsku i kto wie, kto zna francuską piekarnię, która tam się mieści. Tak, zawsze się zgłaszają jakieś osoby, które znają, wiedzą, że to jest, były tam. I zawsze pytam, ok, to w takim razie jak się nazywa ta piekarnia? Najczęściej nikt nie wie, więc potem zadaję kolejne pytanie. No to może chociaż na jaką literę jest nazwa tej piekarni? Wtedy już czasami się zdarza tak, że jedna czy dwie osoby przypominają sobie, że piekarnia ma nazwę na literę B, ale nie są w stanie tej nazwy wypowiedzieć. Dlatego, że ona jest po francusku, ja do tej pory mam z nią pewien problem. Nikt mnie nie nauczył nazwy tej piekarni. W komunikacji piekarnia tej swojej social mediowej nie uczy ludzi wymawiania swojej nazwy, w związku z tym ludzie nie są w stanie powiedzieć, w jakiej piekarni byli, nie są w stanie też powiedzieć, co kupili wtedy, kiedy, nie wiem, przynoszą te francuskie specjały do domu, czy do miejsca pracy i ktoś pyta, gdzie to kupiłeś. Kupiłem to w tej francuskiej piekarni, która się mieści w Gdańsku w garnizonie, ale nie wiem, jak ona się nazywa. I to, co tutaj właśnie jem, nie wiem, co to do końca jest, ale jest smaczne, też nie do końca wiem, co jest w środku. Nie ma opowieści, które mogę zanieść. Tak? Nie ma takiej opowieści, dzięki której się będę czuł dobrze, bo ktoś mnie czegoś nauczył. Tak więc ja nie niosę tej informacji, nie niosę tej informacji dalej. Czuję się generalnie mało komfortowo. To jest takie podejście typowo transakcyjne i bazuje na błędnym założeniu, że naszymi klientami będą te osoby, które znają język francuski albo znają francuskie wyroby piekarnicze. Tak? No i wtedy w tym momencie pomijamy wszystkich tych, którzy mogliby chcieć spróbować, ale czują się niekomfortowo. No bo właśnie, no bo co z tymi, którzy by chcieli się rozsmakować w tych specjałach, też poznać, doświadczyć tej kultury francuskiej poprzez te wyroby piekarnicze. Nawet jeśli mamy produkt wysokiej jakości, wyjątkowy, to złe doświadczenie klienta, niezbyt pozytywne doświadczenie klienta może sprawić, zazwyczaj sprawia, że klient do nas już nie wróci, ponieważ czuje się niekomfortowo, czuje się bardzo często głupio,
no bo czujecie się głupio w momencie, kiedy nie możecie powiedzieć, co chcecie kupić, tylko musicie pokazać to palcem, wychodzicie nadal nie wiedząc. Warto wyjść z założenia, to się zawsze sprawdza w każdej kategorii biznesowej, że klient nie jest głupi, ale może nie posiadać wiedzy, którą my posiadamy i my chcemy się tą wiedzą z nim podzielić. Teraz nie dzieląc się wiedzą, narażamy się chociażby na negatywne opinie klientów, ponieważ klienci bazując na własnych przekonaniach, wcześniejszej wiedzy, mogą nas negatywnie ocenić. No, będzie to dla nas krzywdzące, ale będzie to nasza wina. Kiedy właścicielka restauracji serwującej dania kuchni wschodniej żaliła się, że klienci piszą negatywne opinie w stylu przekroiłam pierożka na talerzu i on cały się rozlał, nie byłem, czy też byłam w stanie go zjeść. To ja się pytam wtedy takiej restauratorki czy restauratora, a czy powiedzieliście klientowi, co on ma na talerzu i jak to należy jeść? Bo nie każdy jadł pielmieni i nie każdy wie, że to się nabiera łyżką i w całości wkłada do ust i to się powinno rozpaść, rozlać w ustach, a nie na talerzu. Jeżeli tego nie robicie, to dlaczego oczekujecie, że on coś zrobi w prawidłowy sposób i oceni was pozytywnie? Tak, moje pytanie zawsze brzmi tak samo. A czy powiedzieliście klientowi? Czy nauczyliście go, co on je i jak należy to jeść? Dzięki temu wychodzicie z takiego myślenia czysto transakcyjnego i zaczynacie sprzedawać zupełnie coś innego. Tak, nie tylko sprzedajecie jedzenie, coś, co napełni, że tak powiem, nasze brzuchy, ale dajecie ludziom wiedzę, uczycie ich czegoś, przez to wychodzą bogatsi. Więc działanie zgodnie z taką zasadą, powiedz mi coś, czego nie wiem, a uczynisz mi bogatym, sprawdza się praktycznie w każdej kategorii biznesowej, bo czyż to nie jest pozytywne uczucie, kiedy kupując stajemy się mądrzejsi, kiedy możemy opowiedzieć innym o tym, co wiemy, czego się dowiedzieliśmy.